Bartuś dostanie bejce, tak? Będzie malował. Co rybka będziesz malował? Patyczki do drobienia czego? Co robimy? Wiatraczki, tak. Babcia ci tu postawi, dobrze? Ja ci postawię, tylko nie wylej. Dobra? Leciutko moczysz. O, wyciągnij. Porządnie dwa pędzele, nie malujesz. Bok mocno. Pędzel nie gryzie, Bartuś. Tak. I malujemy od góry do dołu. Do dołu, do samego dołu malujesz, tak? Ładnie. I do samego dołu. Malujesz? Tu u góry sobie paluszki mają przytrzymać, dobrze? Przytrzymaj sobie tutaj. Dawaj tu paluszki. Tu paluszkiem trzymasz i malujesz. Do dołu. Na działce malowałeś przecież. Umiesz malować, tak? Bartuś maluje, tak, a babcia spróbuje zrobić wiatraczkę, dobrze? Dobrze. Babcia sobie tak przyszykowała już takie kwadratowe podkładki. Weźmiemy podkładkę, trzeba tak ładnie zagnieść na cztery. Nacinamy później ładnie te boczki. Nie do końca, żeby nam się nie rozwaliło. Teraz musimy ładnie tak pozaginać. Każdy jeden sobie. Jeden naginamy. Drugi. Trzeci i czwarty. Mamy super. Ja bym chciała gwoździka. Babcia przyszykowała sobie na gwoździku tutaj taki ładny, kolorowy papierek. W koreczek wbiła, żeby gwoździk nie wypadł, widzisz? I teraz zrobimy wiatraczek, który damy na ten gwoździk, tak? Zobacz, zakładam. Babcia, najpierw patyczek na samym końcu, żabeńko. Zobacz, wkładamy, nabijamy środeczek. Widzisz? Zobacz, nakładamy na środek. I teraz jeden koniec zakładamy i wbijamy na gwoździk. Mamy jeden nałożony, nakładamy drugi. Proszę, Bartuś, patrz, co babcia robi, żebyś później umiał sam zrobić, wiesz? Bo jak babcia będzie taka stara i nie będzie miała już siły, to ty będziesz babci robił wiatraczki, tak? No pewnie. Ale jak będę wyższy. Jak wyższy będziesz, no Jezu, no pewno. Super, zobacz, już mamy prawie wiatraczek, zobacz. I ostatni zakładamy. Świetna sprawa, zobacz. Ciach, i już mamy zrobiony wiatraczek. Teraz musimy dać tutaj koreczek następny. Taki malutki, żeby nam to się ładnie trzymało. To są krótkie gwoździki, wiesz? Krótsze troszeczkę gwoździki by mogły być, to by było super. Teraz potrzebny nam kijek. Jaki wiatraczek wyszedł? A teraz czekaj, czekaj słoneczko, to nie koniec. Zobacz, tu leży klej. Tu leży klej, słoneczko. Tutaj mamy powycinane takie fajne, kolorowe kwadraciki. Bartuś, tu ładnie kleju musisz dać. Tu jest klej. Tu? No. O, to musisz nadusić. Zobacz, musisz nadusić. O.
Dobra, super. Trzymaj klej, bardzo proszę. Powiedz babci, jakie kwadraciki, które przykleimy, które ci się podobają? Do niebieskiego chyba damy te srebrne, co? Gwiazdki. Tak? Te? W ten sposób? Będzie ładny, kolorowy. Teraz chodź tu na drugim. Na drugi tu ładnie klej daj. Na wszystkich trzeba klej dać tych końcówkach. Duś mocno. Łaj. Bardzo ładna obcia się znowu poleciała. Dobra. Trzymaj. Przyklej ładnie tu. Tu? No. Następny. Proszę. Tu przy końcu bardziej. O, tu. Proszę. Ślicznie. Jeszcze jeden słoneczko, dobrze? Proszę, daj klej. Tu, zobacz, jeszcze jedno zostało, tu. O, wystarczy. Proszę. Tak z ukosa damy, będzie tak ładnie. Tak jak wiatraczki, tak? Bartek. I teraz dmuchamy. Zobacz, zrobiliśmy. Dmuchaj. Mocno. Nie idzie ci, a babcia spróbuje, tak? Kręci się. To musi być duży wiaterek. A słuchaj, słoneczko, powiedz teraz babci, z czego jest zrobione, z czego zrobiliśmy ten wiatraczek? Drewna i... Z kijka drewnianego, tak? Takiego plastikowego. Kartki plastikowej, tak? Zrobiony w kwadrat. I takie ozdobne daliśmy, karteczki przykleiliśmy, żeby były ładne. A co jeszcze było potrzebne? Zobacz, co tu jest. I korek, tak? Żeby to się ładnie wszystko razem trzymało. Skąd taki pomysł na zabawkę? Takie zabawki znamy od dziadka, pradziadka, od mamy. Na tym, żeśmy się wychowali. Nie nauczyła tego moja mama. Z nią robiłam wiatraczki, uczyłam się. Robi się je z różnych materiałów. Można wziąć papier, można wziąć właśnie takie kartki plastikowe, można zrobić z Bristolu. Kolorowe kartki, każdego rodzaju materiał. Można je obklejać materiałem, różnymi rodzajami kolorowych właśnie takich oklejanek. Bartuś, a czy podobało ci się, jak robiłeś z babcią ten wiatraczek? Tak? A co ci się podobało? Jak co robiłeś? Próbowałeś bardzo? Nie, powiedz babcie. Tak. A co robiłeś? A jak pomagałeś babci? No powiedz. Malowałeś pędzelkiem kijek? I co jeszcze robiłeś? Przyklejałeś karteczki. Danym zajęciem było na klatce schodowej rozkładaliśmy koc, braliśmy szmatki, igły, nitki. Moja mama była klatkową. I nam pomagała, żeśmy robili, szyli ubranka dla lalek. To była moja ulubiona zabawa. Zachęcam wszystkie babcie, dziadkowie, mamy, taty, wszystkich do zabawy właśnie w taki ten, bo to jest kapitalna zabawa. Dzieci dobrze postrzegają. Szybko się uczą. Super. Dziękuję bardzo.